Hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Skowron Piąty i zapraszam do kolejnego, drugiego już odcinka z serii The Elder Scrolls 5 Skyrim, w którym próbujemy jak najszybciej wbić 11 poziom, żeby zwiększyć już ten poziom trudności, bo tak szczerze to nowicjuszu nie polecam, nie polecam nikomu. Pauzy będę tu na serio robił, jak będę wydobywał to. Znaczy, raz wam pokażę. No. Tak wygląda wydobywanie kruszców w Skyrimie. Nie polecam tego nikomu oglądać, w sensie. Ecja. Coś tam zebrałem, dobra, nieważne. Mamy jeszcze sporo miejsca, jeżeli chodzi o nasz udźwig, więc spoko. Tutaj jakiś mieszek, jakiś tam dziennik, walić to szczerze nie interesuje mnie to. Idziemy dalej. Tutaj mamy, o, dźwignię. Będę na razie olewał skradanie się, tak naprawdę na tym poziomie naprawdę mi się nie chce nic robić. Po prostu będę rozwalał wszystko, co stanie na mojej drodze. No chodź. W ogóle, serio, wytrącony z równowagi animacja się dokonuje, to jest wspaniałe. Pięknie, pięknie. Na nowicjuszu też pójdziemy sobie na giganta od razu, tak szczerze. Pójdziemy sobie na giganta, bo nie wiem, czy wiecie, ale na nowicjuszu gigant nawet w tym swoim najpotężniejszym ciosie, nawet tym najpotężniejszym ciosem nie jest w stanie nas wziąć na hita. Wspaniałe, po prostu główką go napierdziela. Ale okej, klucz, nie chcę tego kluczu, klucza. Nie chcę go dlatego, że gdybym go wziął, jasno widzenie, to nie mógłbym otworzyć tutaj pewnej rzeczy, tylko otworzyłbym ją kluczem, a ja nie chcę tego otwierać kluczem, to bym otworzył kluczem, ja chcę to otworzyć wytrychem, żeby mi umiejętność podrosła. Myk, w ogóle w pierwszym odcinku ani jednego wytrychu nie złamałem, pragnę przypomnieć, i to jest drugi odcinek, i to jest pierwszy raz, jak używam wytrychu, którego używam od samego początku, tego jednego, tego samego. I zobaczymy, czy w drugim odcinku zostanie on złamany. Nie cofnąłem się, ale tutaj robię na tym ścierwie pauzę. Tak, żeby wam się lepiej oglądało, to myślę, że takie pauzy będą przyjemne, sensowne. Tak myślę. Popatrzcie, jak go wychujamy, no chodź. Ha, frajer. O kurwa. A tam jest łucznikers jeszcze jakiś. Dobra, my też postrzelamy. Kolejny, albo po prostu do niego pobiegnę, czy strzelamy? Mogę strzelać. Wspaniale. Dobra, jeszcze ani razu nas nie trafił ten śmieć. Naciśniemy sobie F, żeby sobie przybliżyć. Okej, okay, trafił nas, ale to nas nie boli, bo on już umiera. W ogóle animacje też przy strzelaniu z łuku też są bardzo fajne, a zwłaszcza wtedy, gdy strzelimy, animacja jest i ta nasza strzała w ogóle nie trafia przeciwnika, to jest komiczne. Tutaj jest wykuwanie lekkiej zbroi. Szczerze się zastanawiam, czy nie przeczytać tego dopiero kiedyś indziej, żebym się tu wrócił. Jakbym miał już kowalstwo na coś koło 90, to wtedy ten jeden punkt za friko bym dostał, a teraz jak mamy tak niski poziom umiejętności kowalstwa, to aż szkoda tego to brać, tak szczerze. Mamy opcję wzmocnienia sobie żelaznego młota, nie żelaznego, stalowego, ja stalowego używam, ale niestety nie mamy sztabki stali, więc nie, więc olać to, tak szczerze. No i co, lecimy dalej. Shit, nie uwzględniłem tego, ludzie. Ale powiem, zawsze było widać, na samym początku było widać złamany wytrych. Pozwoliłem sobie zrobić pauzę w pewnym momencie, bo już tam chciałem dokończyć tę jaskinię. Do tej pory z niczym innym nie walczyłem od ostatniej pauzy. Po prostu tam
wbiegłem w jakąś tam, jakiś tam korytarz, znalazłem takie oto coś. Pierwszy wytrych złamany i koniec. Możecie przestać liczyć. No. Sprawdźmy, ile jeszcze drugi wytrych nam wystarczy, na ile. Nie, dobra, szczerze, walić to. Dobra, zróbmy szczerze znowu te pauzy, aż stąd wyjdę, bo no żeby te odcinki nie były jakieś mega długie, bo ze 100 odcinków wyjdzie, jakbym miał tak wszystko nagrywać, tak szczerze. No i dobra, mamy wyjście i zauważyłem też pewną rzecz, że w 30 FPS-ach jednak nie chodzi tak płynnie. To nie jest na maksymalna płynność. Szczerze to zmienię opcję. Będę nagrywał w 60. Tak myślę. Bo to czuć różnicę. Jest inaczej. Jak nie nagrywam, to chodzi szybciej. Więc będę nagrywał w 60, że tak, żebym nie czuł tej różnicy. Ale tu pauza. Nie, naprawdę pauza podczas ładowania to jest coś wspaniałego, od razu się przewija to. Przerwę na razie nagrywanie i zmienię coś. Jest pewna sprawa, o której totalnie zapomniałem. W Skyrimie pod F9 jest Quick Load. Więc albo zmienię opcję, żeby pod F9 nie było nagrywanie, albo będę używał F9 tylko i wyłącznie w takim momencie właśnie. Teraz mi się nie wczyta, nie? Wczytała mi się gra, aż się przestraszyłem trochę, ale na szczęście był tutaj autosave w momencie, jak wyszedłem z jaskini. Widzę, że jak nagrywam na większej ilości FPS-ów, widzę dosyć irytującą rzecz, której wy akurat nie widzicie. Więc to jest najważniejsze, że wy tego nie widzicie. Więc szczerze to oleję. Ja się mogę do tego przyzwyczaić, to nie jest aż takie problematyczne. Natomiast no, chcę, żeby to na YouTubie dla was, dla widzów wyglądało jak najlepiej. Nie wiem czemu, jak ja to nagrywam, to nic się nie nagrywa. To co ja widzę. Widzę takie paski, takie pływające tak w górę, w dół, poruszające się. Nie wiem, jeżeli ktoś wie, od czego to może być. Myślałem, że to od grafiki, zaktualizowałem, nic nie dało, usunąłem sterowniki od grafiki i pobrałem jeszcze raz. Nic nie dało, zaktualizowałem Windowsa, też nic nie dało. Czytałem, że to może być jeszcze wina tego monitora, bądź połączenia, rodzaju połączenia monitora. Nie wiem. Szczerze, na razie mi się nie chce tym zajmować. Mamy tutaj Kowala, mamy Svena. Nie chcę Svena. Ja chcę zagadać z pewnym łucznikiem, który tutaj gdzieś powinien hasać. Faendal się bodajże... O, jesteś, stary przyjacielu. I to właśnie ty zapewnisz mi dosyć szybkie dojście do poziomu 11. Masz jakieś problemy ze Svenem? Tak. On jest zakochany w jakiejś kobiecie, Sven też jest zakochany w kobiecie, więc on chce dać list tej kobiecie, który ma być niby od Svena, który sprawi, że się tamta kobieta odczepi od Svena i zostanie z Faendalem. Tak. Idziemy teraz do Camillii w pierwszej kolejności. Chociaż, szczerze, najpierw zajmiemy się głównym wątkiem. Podbiegnijmy do tamtego kolesia, który jest do tego Ralofa, z którym uciekliśmy. Tutaj powinien być gdzieś toporek chyba. Jeżeli nie, no to będzie do kupienia. Chyba powinien tu gdzieś być jakiś toporek. Mi się wydaje. Nie? Tam. Nie. No nic, może albo znajdę, albo kupię. No na razie się tym nie będę też zajmował. Tak szczerze. I pójdźmy po prostu tutaj zagadać. Dobra. Dlaczego? No nie przykładam uwagi do tego, co się dzieje. Nie obchodzi mnie, kim są gromowładni. Może was obchodzi. Dobra, gadajcie. A ja sobie tutaj pochodzę, pozbieram grzyby, grzybki, halucynki i tak dalej. No i żeby się ten quest wykonał, niestety trzeba tutaj postać i ich posłuchać trochę, więc ja tu może, nie, dobra, pauzy nie będę robił, posłuchajcie sobie, może kogoś ta fabuła trochę zainteresuje. Ja tego słuchałem już
Wiele, wiele razy, tak więc. Grafika jest taka kojąca z tą muzyką. Ta woda sobie tak płynie, te drzewo iglaste tak się porusza na wietrze delikatnie. Chociaż tak krzaków nie porusza się zbyt równo z wiatrem, z tym drzewem, jakby była taka sztywna. Jest to właśnie taka dynamika ze statyką połączona. Proszę, coś rzuca w oczy, ale mimo wszystko wygląda bardzo dobrze. Dobra, skończyli gadać, dostaliśmy klucz. Teraz nam chce lalka dać jakieś tam zaopatrzenie. Szczerze sobie weźmy co nieco, może nie wszystko, szczerze to weźmy wszystko, bo mamy na to miejsce, więc weźmy wszystko. Tak, tak, tak. I teraz dostajemy kolejnego questa, aby udać się do Jarla, powiedzieć mu o smoku. I tak się zaczyna nasz główny wątek, tak się rozwija nasz główny wątek. Na razie główny wątek sobie olejemy. Nie pamiętam, jak się przechodziło bezpośrednio do questów. Zawsze biorę escape i zadania. T? Nie, T to jest wait. Y? U? I? O? P? L? K? J? 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 Czemu pod J? Jak jest quest? Nie wiem, nie kumam. Dobra, to sobie odznaczmy, weźmy sobie to. Tylko żeby to było zaznaczone, to jeszcze tak trzeba. Okej, obaj są w budynkach, więc najpierw idziemy do Kamili, aby dodać jej ten list. Tutaj. Nie tu, chyba. Czy ona tam jest? Nie, tam chyba jest Sven. Chwila. Ona powinna być w tym momencie tutaj, u kupca rzecz najpuszczy, w którym dostanę kolejnego questa, który również będzie częścią jakby głównego wątku. Mam do ciebie list, tak. Tak, tak. Fajnie, dobra, teraz od ciebie quest. Pomogę ci odnaleźć szpon, spoko, teraz tak. Fajnie, że dostanę twoje pieniądze, gdy ci odniosę ten szpon, ale sprzedajmy już co nieco. Kilo sobie zostajemy, to sobie sprzedam. Żelazne strzały nic nie ważą i będę z nich korzystał, więc je zostawiamy. Korzystam z żelaznego młota bojowego, którego jak widzicie nie ma w opcji. Nie ma takiej opcji, żebyśmy mogli ten topór sprzedać, a to nie dlatego, że mamy go założony, bo aktualnie łuk mamy założony. Nie ma go dlatego, że on był kradziony, a kradzionych przedmiotów nie da się sprzedawać. Są wyjątki, da się znaleźć w całym Skyrim osoby, które kupują od nas skradzione rzeczy. I to też są najczęściej jacyś złodzieje, coś takiego. Bądź, jeżeli pójdziemy sobie w retorykę i damy odpowiednie perki i damy jakby pieniądze kupcowi, aby mu pomóc rozwinąć interes, to jest taka opcja, że będziemy mogli, to sobie zostawię, to też sobie zostawię, będziemy mogli sprzedawać skradzione rzeczy każdemu kupcowi, u którego wcześniej zainwestowaliśmy pieniądze, i to jest bardzo spoko. Śnieżny jad szczerze sprzedam, pożywienie też całe bym sprzedał, mnie to nie interesuje, składniki zaraz będę sobie jadł. I tyle. Troszkę mało tego złota nazbierałem. Powinienem był więcej śmieci zebrać ze sobą, tak naprawdę. No ale to wystarczy do tego, co ja chcę zrobić. I to będę już robił na pauzie. Tylko pokażę, o co chodzi. I tyle. A w tym momencie chcę, po pierwsze, nauczyć się tego zaklęcia, żeby było z głowy. Składniki będziemy po kolei poznawać. Tak więc w ten sposób
po jednym razie trzeba wszystkiego spróbować, żeby mniej więcej wiedzieć, co to robi, żeby można było z tego jakiekolwiek mikstury tworzyć. Nasza rola się kończy, tak na razie tutaj. Idziemy teraz do Faendala, żeby oddać questa. I bierzemy go ze sobą do drużyny, ale tylko na chwilę, bo nie będę chciał z nikim chodzić, będę chciał grać sam. I dzięki temu, że on jest z nami, on przechowuje również wszystkie przedmioty nasze. Możemy też zabrać jego, czemu nie? Zabiorę, sprzedam, sam będę korzystał. I teraz pomożesz mi w trenowaniu strzelectwa. No i oczywiście trenujemy. Odzyskujemy pieniądze. Trenujemy. Odzyskujemy pieniądze. I dalej nie można trenować, bo można tylko 5 treningów na każdy level wykonać, tak więc w tym momencie będziemy sobie awansować i powtarzać cały cykl. A tutaj zrobię pauzę. Ale jednak nie zrobię pauzy. Wybrałem sobie zdrowie, jeżeli zauważyliście, podniosłem zdrowie o 10 punktów. Nie zrobię w tym momencie jeszcze pauzy, bo chciałbym, no skoro już jesteśmy w umiejętnościach, które widzicie po raz pierwszy, no to chciałbym... Chciałem wam pokazać te umiejętności. Mamy tutaj... Zacznijmy, no jak już jesteśmy przy przywracaniu... Nie, może zacznijmy tak, żeby zacząć od zaklęć. O, mamy iluzję, zaklęcia iluzji. Zaklęcia są tańsze danego poziomu i jakieś tam różne inne wzmocnienia, ale magią się nie będziemy interesować. Raz jeszcze, że użyć wam użycie wyobraźni, niż żebym wam pokazywał, co dokładnie dają nam dane perki w danych drzewkach. Pokażę tylko, może później będę pokazywał więcej. Na razie to po prostu pokażę, co jest. Jest iluzja, magia przywołania, magia zniszczenia, najbardziej potrzebna magia, jeżeli gramy magiem. Bez zniszczenia to nie idzie grać, tak naprawdę się da się, ale nie wyobrażam sobie. Wyobrażam sobie to, ale no byłoby ciężko, długo, nudno. Przywracanie, czyli leczenie, bądź świrowanie nieumarłych, bądź też ich palenie takie, tym przywracaniem można palić jakoś nieumarłych, czy coś takiego. Przemiana, tam podnoszenie sobie pancerza, czy takie tam rzeczy. Zaklinanie to już akurat nie jest zaklęcia, tylko to jest zaklinanie, to już jest buffowanie przedmiotów, dodawanie na przykład, że przedmiot nam dodaje HP, bądź manę, bądź kondycję, bądź zadajemy więcej obrażeń bronią jednoręczną, czy mamy tańsze czary, czy cokolwiek, czy lepsze skradanie, więc no, zaklinanie jest idealne dla każdej klasy. Nieważne kim gramy, zaklinanie polecam, żeby sobie buffować przedmioty. Kowalstwo, żeby samemu sobie stworzyć przedmioty, które sobie wzmocnimy, które jeszcze zaklniemy. Tak naprawdę najpotężniejsze przedmioty w Skyrimie to są te, które sami sobie zrobimy, i taka prawda. Ciężki pancerz, im wyższy ciężki pancerz, tym więcej pancerza dają nam ciężkie pancerze, no i później są różne fajne tamperki, do których później będę dochodził. Blokowanie, broń dwuręczna, jednoręczna, łucznictwo, lekki pancerz, skradanie, otwieranie zamków, kradzież i retoryka. Ja na początku, może to was zdziwi, ale pójdę sobie w retorykę, bo tak czy siak będę chciał dojść dosyć szybko do kupca, dzięki czemu u każdego kupca będziemy mogli sprzedać każdy typ przedmiotu. To jest bardzo przydatne, że nie będziemy musieli chodzić, żeby sprzedać wszystkie śmieci, nie będziemy musieli chodzić do kupca, który handluje wszystkim. Na przykład jak pójdziemy do kowala, to będziemy mogli u niego handlować tylko i wyłącznie broniami, pancerzami. Jeżeli pójdziemy do jakiegoś alchemika, to tam też tylko miksturami i składnikami. Dzięki tej umiejętności wszystko będziemy mogli sprzedać u każdego. To jest bardzo, bardzo przyjemne. Inwestor, można zainwestować 500 sztuk złota u każdego tam, no się u każdego, u tego, z którym zagadamy, pojawia się nam nowa opcja, żeby zainwestować pieniądze, i ten gość na starcie, później w przyszłości, będzie miał trochę więcej złota. Przydatne, ale szczerze to jest trochę dziadowskie, to jest przydatne dopiero w momencie, gdy będziemy mieli pasera, dopiero od 90 punktu retoryki można to odblokować, no i to sprawia, że skradzione przedmioty możemy również sprzedawać u wszystkich, u których zainwestowaliśmy. Magnat kupiecki jeszcze, jak już jesteśmy tutaj, jak już doszliśmy tak daleko, akurat to drzewko pokazuję, bo dałem tutaj jednego perka, więc jak już tu jestem, no to pokażę wszystko.
Każdy kupiec na świecie zyskuje po 1000 sztuk złota na handel. Tak po prostu, tak o. Zamiast 750 bodajże dostaje, nie wiem czy z 750 wzrasta to do 1000, czy wzrasta o 1000. Mam nadzieję, że wzrasta o 1000, bo inaczej byłoby to beznadziejne. Właśnie problemem w Skyrimie jest to, że kupcy mają przeważnie dużo mniej pieniędzy niż jeden ich towar jest w ogóle wart. Na przykład idziemy do jakiegoś maga kupić szatę. Perswazja, no dobra, fajnie. Chcemy kupić szatę za 4000 zł, a on sam ma 750 zł, ten kupiec, no okej. Okay. No i alchemia, co? Trucizny, leczenia, buffy, debuffy, mikstury, no ogólnie też bardzo spoko, w dobre dzieja sobie pójdziemy. I dzięki temu będziemy jeszcze lepiej buffować i w kowalstwo będziemy iść. No, ale póki co trenujemy dalej nasze strzelectwo, no i w ten sposób oczywiście zapętlamy, odzyskujemy pieniądze, nie awansujemy teraz w tym momencie, bo pamiętamy, że mamy jeszcze trzy możliwe treningi na tym poziomie, a doświadczenie, które zdobywamy w ten sposób nie przepada, tylko przechodzi na kolejny poziom, tak więc nie przechodzimy teraz na wyższy level, tylko wykorzystujemy do końca wszystkie 5 punktów i dopiero później awansujemy. A ja już w tym momencie robię pauzę, tak więc dziękuję bardzo za, nie przepraszam, to jeszcze nie koniec odcinka, to jest tylko pauza. No kurde, się zirytowałem, bo dało się to rozegrać troszeczkę lepiej, ale musiałem mieć troszeczkę expy źle rozdane z tego co widzę, bo u niego można trenować strzelectwo do 50 punktu ucznictwa. Niestety się zatrzymałem, już w tym momencie już nie mogę dalej awansować, bo mi niestety troszeczkę expów zabrakło. Wbiłem szósty poziom na tym, tak więc widzicie, do poziomu ucznia jesteśmy coraz bliżej. Myślę, że w trzecim odcinku będzie to już uczeń, a nie nowicjusz. Jak widzicie, wziąłem sobie ciężki pancerz, zwiększa współczynnik zbroi dla ciężkich pancerzy o 20%, czyli każdy ciężki pancerz, hełm, zbroja, rękawice, buty oraz tarcza daje nam 20% więcej pancerza. Kolejnych umiejętności na razie nie będę pokazywał. Wziąłem sobie blokowanie i teraz uwaga, blokowanie działa nie tylko na tarczę i zaraz wszystko dokładnie opowiem, które umiejętności z tego drzewka działają na broń jednoręczną, czy dwuręczną, czy jakąkolwiek inną broń, którą blokujemy, a które nie. Tarcza w górę oczywiście działa, gdy blokujemy bronią, a nie tarczą. Faktycznie skuteczniejsze jest blokowanie. Szybki refleks, który sprawia, że gdy wróg wykonuje potężny cios, to czas zwalnia. Mamy wtedy no, mnóstwo czasu, żeby zablokować bądź uniknąć tego jego ciosu. Bardzo przydatne. I to działa. Nie musimy wcale tarczą blokować, możemy bronią. Też to działa. Potężne uderzenie tarczą działa. Bronią. Gruchnięcie tarczą, że 5 razy więcej zadajemy, działa. Rozbrojenie tarczą również działa. Szarża niestety już nie działa. Nie możemy przewracać przeciwników. W ogóle nie możemy szarżować nawet z bronią. Musimy mieć koniecznie tarczę. Natomiast blok w biegu już działa, że możemy po prostu blokować i iść normalnym takim szybkim takim truchtem. No i reszta już chyba nie działa. Nie wiem jak jest z ochroną żywiołami, ale bardzo wątpię. Raczej to nie działa i odbienie strzał na pewno nie działa. Więc ja sobie pójdę po prostu do tego w tamtą stronę tylko i wyłącznie do tego, żebym miał szansę na rozbrojenie podczas potężnego ciosu. To jest dosyć przydatne. No i tyle. Broń dwuręczną sobie wziąłem, żeby więcej zadawać bronią dwuręczną. Mimo iż większych przeciwników mam na hita, to sobie to wziąłem. Postawę czempiona jeszcze chciałem sobie wziąć za te perki, ale niestety się nie udało, żeby moje potężne ciosy były tańsze, bo na razie w ogóle w kondycję nie poszedłem, tylko cały czas w HP. Czyli na ten moment mamy kondycję tylko na 2 potężne ciosy, a dzięki temu mielibyśmy na 3, więc byłoby ok. No i tak to wygląda, no broń jednoręczną na razie nie będę szedł i raczej nie pójdę. W łucznictwo będę z czasem szedł i wezmę sobie jak na razie tylko jeden perk w to, żeby móc pójść dalej, żeby móc wziąć sokoli wzrok oraz pewną rękę, po jeden perk i tyle.
tak naprawdę, jeżeli chodzi o uczniństwo, przez bardzo długi czas. Lekki pancerz nie w skradaniu, będę chciał wziąć cios w plecy, bo każdą bronią, nieważne jaką, każdą bronią do walki wręcz, jeżeli uderzymy kogoś z zaskoczenia w plecy, to zadamy mu 6 razy obrażeń, więc wyobraźcie sobie 6-krotne obrażenia bronią, młotem dwuręcznym, jakimś dadrycznym z zaskoczenia, to jest, to działa, to jest spoko. Zabójcza celność też jak najbardziej będę uczył. Cóż, jestem już troszeczkę śpiący i zmęczony i też mi tutaj czas raz na jakiś czas zaglądają pewne osoby, przerywając, tak więc ja tu się już będę streszczał i to będzie już koniec drugiego odcinka. Myślę, że już trwa dosyć długo. Z łuku będę korzystał, gdy z łuku strzelimy z ukrycia, z zaskoczenia, to zamiast podwójne obrażenia będą to potrójne obrażenia. Ostrze zabójcy nie będę tego brał. Bardzo polecam tę umiejętność, jeżeli gramy łotrzykiem. Lekki pancerz, cichy, szybki. Dwa sztylety najlepiej, mega, mega, mega umiejętność, 15 razy więcej zadajemy obrażeń, nawet na legendzie jesteśmy w stanie jednym hitem ściągnąć mamuta, jeżeli jeszcze zbierzemy sobie odpowiednie przedmioty, że zamiast razy 15 będziemy bić razy 30, bo są takie rękawice, które sprawiają, ataki bronią jednoręczną bądź ataki z zaskoczenia biją podwójne obrażenia, bo są w ogóle dwa osobne przedmioty. Są takie rękawice, które sprawiają, że bronią jednoręczną zbijemy dwa razy więcej z zaskoczenia, czyli wtedy mieczem nawet jednoręcznym z zaskoczenia nie walniemy razy 6, tylko razy 12, to działa. I jest takie coś, że chyba tylko sztyletami jest razy 2 czy coś takiego. Są dwa takie bardzo podobne buffy w tej grze. No i tyle. Kradzież sobie wziąłem. W ogóle nigdy nie brałem kradzieży, ale będę kradł i nie będę wczytywał, gdy mnie złapią, więc w kradzież będę szedł. Będę sobie brał tutaj perki w kradzieży. Tak naprawdę. No tam nie wszystkie, bo takie zatrucie czy tam niekoniecznie. Nocny złodzieżek jak najbardziej, bo będę bardzo często okradał śpiących. Retoryka oczywiście wyjaśniałem dlaczego i będę w to szedł. Ale myślę, że ten odcinek trwa już dosyć długo, ale się jeszcze upewnię. Tak więc, odcinek trwa już wystarczająco długo, ale powiem jeszcze tylko o jednej sprawie. Z powodu, iż on może nas jeszcze nauczyć tego ucznictwa, to ja go wezmę ze sobą, dobiję sobie tam 7 poziom gdzieś, razem z nim, jakoś niedługo. On mnie jeszcze podskilluje tego ucznictwa, bo u niego można ucznictwa do 50 punktu się nauczyć, więc do tego czasu go chcę mieć ze sobą. Wezmę sobie łuk myśliwski, który mu zabrałem teraz i będę go miał pod trójką, stalowy pod jedynką, nie wiem czemu nie było. Tak, coś takiego. Sprzedam jeszcze resztę śmieci, które mu zwinąłem. I myślę, że będę już zapisywał i kończył ten odcinek. I w trzecim odcinku już na pewno przechodzimy na ucznia. Tak myślę, że się tak w miarę sprawnie z tym uwinę. Bo pójdziemy sobie w trzecim odcinku na tego questa z głównego wątku. Pójdziemy sobie na giganta, czy na dwóch gigantów. Będzie fajnie. A te szaty czemu zostawiłem, to dlatego, że one mają jakieś, coś dają. Będę mógł zniszczyć te przedmioty, żeby się nauczyć tych buffów. Te buffy akurat mnie nie ustawiają, biorąc pod uwagę, że nie jestem magiem, ale niszcząc te przedmioty chyba uczymy się zaklinania. Poza tym jakikolwiek buff, który będziemy mieli, nieważne jaki, no przyda się cokolwiek umieć, żeby później móc zaklinać przedmioty tym buffem, żeby sobie zaklinanie expić. W dodatku dane buffy mają różne wartości, nie wiem, który z tych dwóch jest bardziej wartościowy, ale warto się nauczyć jak największej ilości różnych buffów i po prostu nakładać ten najbardziej wartościowy, żeby później za większe przedmioty sprzedawać przedmioty, które zaklniemy. To jest naprawdę bardzo dobry sposób na zarabianie pieniędzy i polecam. A ja w tym czasie będę szedł. Różne już nie będę chciał na razie dołączać do buntów gromowodnych, do Jarla też na razie nie idziemy. Idziemy odzyskać złoty szpon, który się znajduje w tym oto czarnym głazie. I będziemy sobie tam iść z buta. To nie jest aż tak daleko, to jest na tamtej górce. Widać nawet stąd chyba tam ruiny jakieś i to właśnie w tamtym miejscu mniej więcej się znajduje to ten cel naszej podróży. Ale ja już się z wami żegnam. Tak więc dziękuję bardzo za uwagę.
Ja byłem Skowron 5, to był drugi odcinek z serii The Elder Scrolls 5, Nowicjusz, czy jakoś tak, pewnie to nazwę będzie pewnie w nawiasie Nowicjusz przez pierwsze parę odcinków, później Uczeń przez kolejne parę odcinków, Czeladnik i tak dalej, aż dojdzie do Legendarnego. Miłego dnia życzę. Na razie.